Alfabet ekologiczny. Na program zapraszają literki alfabetu. Recykling. Recykling to jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Ustawa o odpadach, która weszła w życie w 2001 roku, mówi o recyklingu odpadów. Recykling odpadów jest to odzysk polegający na powtórnym przetworzeniu substancji i materiałów powstających z odpadów, w wyniku którego powstanie substancja lub materiał o pierwotnym przeznaczeniu lub zupełnie nowym. W stosunku do krajów wysoko rozwiniętych Polska jest na początku drogi w dziedzinie recyklingu, czyli odzysku, jednakże przepisy prawa są ciągle modyfikowane, zmieniane i dostosowywane do przepisów, do dyrektyw. Problem dużej ilości odpadów oraz powiększających się wysypisk śmieci wiąże się z nadmierną konsumpcją współczesnych społeczeństw. Kraje Europy Zachodniej już w latach 70. ubiegłego wieku odczuły ten problem. Nasze społeczeństwo praktycznie dopiero w obecnej chwili ma możliwość korzystania z tych dóbr materialnych i u nas pojawiły się opakowania jednorazowe, puszki, pety i inne produkty. Natomiast powoli ta świadomość ekologiczna też już dociera do nas. Powoli dociera do nas świadomość, że warto segregować śmieci. Odpady wrzucane do odpowiednio oznakowanych pojemników zostają ponownie przetworzone lub podlegają recyklingowi. Najważniejszą sprawą, czy najważniejszą ideą recyklingu jest jakby powtórne wykorzystanie. Sama idea sprowadza się do tego, żeby praktycznie odpadów w ogóle nie było. Nie było w ogóle składowisk. Żebyśmy wszystko maksymalnie wykorzystali. Oczywiście najprostszą sprawą jest jakby powtórne wykorzystanie materiałów, czyli na przykład puste butelki, prawda, które możemy, szklane, możemy ponownie wykorzystać do napełniania napojów. Druga grupa jest to powtórne wykorzystanie, na przykład bieżnikowanie opon, prawda, czyli opona się zużyje, możemy ją później pokryć nowym bieżnikiem i ponownie wykorzystać. Folia, która trafia do skupu, oraz plastikowe butelki typu PET, odpowiednio przetworzone, posłużą jako surowiec do produkcji worków na śmieci. Niepotrzebne wyroby papiernicze, gazety, zniszczone książki czy tekturę warto oddawać do skupu makulatury. Firmy zajmujące się recyklingiem papieru chronią środowisko naturalne, bowiem powtórnie produkują papier z makulatury, a nie z pulpy drzewnej. Szacuje się, że recykling papieru przyczynia się do zmniejszania energii o 75%, ograniczenia zanieczyszczeń powietrza o 74% i ograniczenia ścieków przemysłowych o 35%. Przetworzona makulatura to oczywiście setki drzew, które nie idą pod siekierę, a zostają w lesie, oraz po prostu odzyskany surowiec, który może być wykorzystany czy jako przysłowiowy papier toaletowy, czy zeszyty, prawda, czy jakieś notatniki, czy nawet inne materiały, książki z takiego papieru. W tej chwili musi przyjść po prostu moda na jakby wyroby ekologiczne, wyroby powstające z odpadów. Wielkim problemem związanym z odpadami są samochody albo wraki samochodów, które często stoją na parkingach osiedlowych, a powinny znaleźć się w odpowiednich składnicach przedsiębiorstwa, które zajmują się utylizacją części samochodowych. Zakłady zajmujące się recyklingiem zużytych samochodów odzyskują z aut części i zespoły przydatne do dalszej eksploatacji oraz produkty do powtórnego przetworzenia. Świadomość używania materiałów wielokrotnego użytku, produkowania jak najmniej śmieci, używania produktów, które mogą być powtórnie wykorzystane i jakby szerokiej tej wymiany recyklingu i odzysku materiałów, no powoduje, że nasze otoczenie, nasze środowisko, w którym żyjemy, będzie w stanie niezmienionym albo mało zmienionym służyć następnym pokoleniom.